Dzień dobry Państwu i witam Państwa bardzo serdecznie na naszej debacie. Ja się nazywam Łukasz Adamski, jestem wicedyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj tak gremialnie, tłumnie przyszli na debatę o temacie, który jest w dyskusjach politycznych rzeczą dość nową. Będziemy dzisiaj bowiem mówić o trollingu, o działaniach dezinformacyjnych prowadzonych w przestrzeni informatycznej, w internecie. Będziemy mówić o metodach, jakimi posługuje się państwo rosyjskie, aby oddziaływać na sytuację w Polsce i innych krajach regionu. Ja nie chcę długo zajmować czasu Państwu, dlatego że myślę, znacznie głosy naszych panelistów będą znacznie ciekawsze i warte większej uwagi niż moje przemyślenia. Tylko dodam, że moja instytucja sama padła ofiarą trollingu i myśmy o tym dość obszernie pisali. Myślę, że ten wątek będzie poruszony. A tymczasem chciałbym Państwu przedstawić uczestników debaty. I zgodnie w zasadzie z protokołem zacznę od naszej panelistki z Czech, a w zasadzie ze Słowacji, od pani Iwany Smoleniowej, pracującej w Praskim Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem. Bardzo serdecznie witam. Dalej Olga Irysowa, która pochodzi z Rosji, ale pracuje jako redaktor w projekcie finansowanym, prowadzonym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w projekcie Intersection, która osobiście zajmuje się też tematyką działań dezinformacyjnych. Justyna Prus-Wojciechowska z Polski, chociaż obecnie także z Białorusi częściowo, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, więc mamy tutaj reprezentantów Rosji, Słowacji, Polski i wreszcie Ukrainy, gdyż prowadzić debatę będzie ukraiński dziennikarz pracujący w Polsce, Jewgen Klimakin. Mam nadzieję, że debata się Państwu spodoba, a ja oddaję głos panelistom. Dziękujemy bardzo. Może Justyna też coś o białoruskim trollingu opowie przy okazji. Już zdążyłaś zapoznać się z tematem? Nie zdążyłaś. Zacznę trochę z dala. Jak powiedział już pan wicedyrektor, jestem dziennikarzem. Wczoraj miałem takie szczęście dziennikarskie, nagrywałem wywiad z wybitnym Rosjaninem. Pisarzem, tłumaczem, historykiem i wybitnym człowiekiem, moim zdaniem też Borysem Akuninem. I też w trakcie rozmowy poruszyłem z nim wątek trollingu, ponieważ on ma na swoim Facebooku w grupie społecznościowej ponad 100 tysięcy followersów i zapytałem, czy są tam trolle. Powiedział, że bardzo dużo, ale jest wyrozumiały, zdaje sobie sprawę z tego, że muszą z czegoś żyć i zarabiać, więc tak na nich patrzę, macha ręką, mówił, jeżeli już jest ktoś za bardzo niepoczytalny, no to wtedy kasuję już i niszczę tego trolla. Natomiast opowiedział bardzo ciekawą historię, że pewnego dnia jeden troll do niego napisał. Był to troll, który przeżył takie nawrócenie, zrozumiał, że tak nie wypada robić życiu, a może po prostu znalazł lepszą pracę, nikt tego nie wie, ale przyznał się Akuninowi, że pracował na takiej fabryce troli, przychodził do pracy, codziennie 120-150 komentarzy pisał, miał 20 profili, ale już zrozumiał, że to źle i już tak nie będzie robił. Przeprosił Akunina, ponieważ też pisał na jego stronie, na co Akunin mu odpisał: mam nadzieję, że pan już więcej tego nie będzie robił. Na szczęście tych nawróconych troli nie jest dużo, dlatego i mamy ten temat i trochę sytuacja zmienia się zawsze w kontekście tego, że trolle działają. Trolling, co jest częścią olbrzymiej machiny propagandy. I może proponuję, żebyśmy zaczęli trochę od tej kuchni, prawda? Poprosiłbym, Olgo, żebyś powiedziała, jak w ogóle to wygląda, jak to funkcjonuje, ta i fabryki troli, i w ogóle cała ta machina propagandy. Okay. Thank you to organizers for inviting me here.
dziękuję organizatorom za zaproszenie. Chciałbym zacząć od opisania charakterystyki przeciętnego trolla Kremla, których setki tysięcy zalały internet, aby wzbudzać nieporozumienia na stronach polskich, rosyjskich i innych. Jakie stosują metody, kim są, a być może co najważniejsze, kto opłaca im za pracę 12 godzin dziennie. Pierwszy raz wiarygodne informacje na temat tak zwanych kremlowskich troli otrzymaliśmy w grudniu 2013 roku dzięki publikacji w niezawisłej mojej gazecie. Wówczas biuro znajdowało się w dystrykcie Petersburgu w Olgieno, potem przeniesiono go do centrum. Nie znamy niestety dokładnej liczby tych miejsc, ale możemy mówić przynajmniej o czterech takich fabrykach troli, jedna w Moskwie i jedna w Niżnym Nowgorodzie, czy w regionie Niżnego Nowgorodu. Stamtąd biuro w Olgienie zatrudniało 400 osób. Potem zostało przeniesione na ulicę Sewiszkin w Petersburgu i wówczas zmniejszono zatrudnienie. Wydano, wydaje się na to, 20 milionów rubli miesięcznie, czyli mniej końców 273 tysięcy euro. Działanie w Sankt Petersburgu zostało sfinansowane przez Jewgenia Prigozhina. Jest to finansowane przez bankierów na Kremlu i również jest to ma powiązania z Ministerstwem Obrony Rosji. Tak więc związki z Kremlem są dość oczywiste. Sam Jewgeni Prigozhin w tej chwili stara się wprowadzić prawo możliwości zostania zapomnianym w internecie. Stara się on zmusić wyszukiwarki internetowe do tego, aby umożliwiły kasowanie materiałów, które prowadzą do fabryki troli w Olginie. Przeważnie, kiedy mówimy o trolach, mówimy o ludziach opłacanych przez Kreml, aby wprowadzały komentarze w internecie. Ale praca trollów Kremla jest znacznie bardziej różnorodna. Mamy więc co najmniej 7 kategorii troli pracujących w tych fabrykach troli. Pierwsza z tych kategorii to pisanie artykułów pisanych do specjalnie w tym celu stworzonych wydawnictw patriotycznych. Średnio piszą 2 artykuły dziennie i mają tam za zadanie pewne zadania techniczne, pewne wnioski, które mają promować i jakie sposoby myślenia, jakie historie mają promować. Dalej są blogerzy patriotyczni. Są tutaj 2 rodzaje takich blogerów. Pierwszy to bloger zawodowy, który ma... Są to ludzie, którzy mają bardzo popularne blogi i obecnie poświęcone komentarzom politycznym. Duża część troli jednak pracuje na blogach bardziej niszowych, o wąskich specjalizacjach. Może to być na przykład blog dietetyczny, czy dotyczący zdrowego jedzenia, na którym co jakiś czas pojawiają się komentarze dotyczące bieżącej sytuacji na świecie. Świat, na którym Stany Zjednoczone produkują ukazują świat jako taki, w którym Stany Zjednoczone starają się zniszczyć Rosję i Rosjan. Oczywiście mówią o ukraińskich faszystach, którzy im w tym dopomagają.
Tacy niszowi blogerzy muszą publikować średnio 10 postów dziennie i zazwyczaj otrzymują oni większe wynagrodzenia niż zwykli komentatorzy. W Moskwie normą dla profesjonalnych blogerów jest 1000 euro, w Sankt Petersburgu jest to około 620 euro. Trzecia kategoria fabryk troli to komentatorzy w mediach społecznościowych, którzy komentują różne artykuły w sieci i oni zazwyczaj muszą wygenerować co najmniej 125 komentarzy dziennie. I są to ludzie o charakterze kreatywnym, produkujący memy, obrazki, infografiki. I kolejna, szósta kategoria to wideoblogerzy. I ludzie pracujący bezpośrednio z publicznością zachodnią, którzy monitorują publikacje dotyczące Rosji i Ukrainy w mediach zachodnich i atakują te publikacje, publikując w nich ataki antyzachodnie, prokremlowskie. I ta fabryka działa z tak zwanymi ekspertami z Zachodu, którzy podpisują się pod niektórymi rzeczami własnym nazwiskiem i publikują artykuły prokremlowskie w swoich krajach. Teraz chciałbym podkreślić pracę i nowe metody najliczniejszych oddziałów fabryk troli, a więc płatnych komentatorów. Głównym celem ich pracy jest tworzenie iluzji ogólnego, powszechnego wsparcia dla polityki Putina i zmuszać tych, którzy sądzą inaczej, do wewnętrznej migracji. Chodzi tu o dezinformację, ale też o opieranie się na psychologii tych, którzy są przyzwyczajeni do uzyskiwania wszystkich informacji o świecie z internetu. Język, którego się ludzie używają, jest znacznie bardziej agresywny niż język zwykłego użytkownika. Po drugie, ataki troli wynikają z tego, że większość liberalnych czy po prostu umiarkowanych wydań musi dopuszczać ich komentarze w sekcjach komentarzach, co pozbawia społeczność online możliwości dzielenia się prawdziwymi poglądami. I na tych stronach, na których komentarze wciąż są otwarte, jednemu antyputinowskiemu komentarzowi sprzeciwiają się tysiące komentarzy prokremlowskich zgłaszanych przez trolle proputinowskie. Jest to ludzie, którzy wprowadzają do sieci antykremlowskie komentarze, zaczynają się czuć wyizolowani. Chodzi tutaj o wykorzystanie ich praktyki z autocenzury do tego, aby trzymali się z dala od agresywnej większości. Chodzi nie o to, aby coś udowodnić komuś w internecie, ale chodzi o stworzenie iluzji ogólnego poparcia dla aktywnej większości, która popiera wszystko, co robi reżim. Oprócz dystrybucji dezinformacji i tworzenia hałasu informacyjnego, te środki były ostatnio w coraz większej mierze wykorzystywane do blokowania innych użytkowników sieci. Fabryki troli wysyłają tysiące zażaleń na ukraińskich i ukraińskich użytkowników Facebooka i Twittera, domagając się, aby ich konta zostały zablokowane. Niestety, jak widzimy, zarówno Twitter, jak i Facebook w tej grze grają po stronie troli i często blokują antyputinowskie konta. Stosunkowo nową metodą w rosyjskiej części internetu jest bezpośrednia prowokacja.
użytkowników, którzy wyrażają antyputinowskie poglądy. Aby zmuszać ich do formułować odpowiedzi w taki sposób, który będzie mógł służyć później do ich ścigania na podstawie ustaw antyekstremistycznych. Jest to praktyka, która obecnie nabiera bardzo dużego rozpędu. W Rosji istnieją artykuły kodeksu karnego służące walce z ekstremizmem i pod nią podciąga się działania działaczy społecznych, w tym ich obecność w internecie. Szereg takich osób zostało skazanych na podstawie artykułu 282 kodeksu karnego. W 2015 roku liczba osób skazanych z tego artykułu zwiększyła się trzykrotnie. W istocie ogólna liczba osób skazanych za działania w internecie określone jako ekstremistyczne znacznie wzrosła. Na podstawie badań Centrum Praw Człowieka tylko w tym roku 4 osoby zostały już skazane za dzielenie się opiniami w internecie. 25 użytkowników pozbawiono swobody działania w internecie. 21 z nich otrzymało prawdziwe wyroki więzienia, natomiast dwie takie osoby zostały wysłane do instytucji zdrowia psychicznego, co stanowi pozbawienie wolności. W Rosji uważamy, przez ostatnie półtora roku nastąpił wzrost 36% takich wyroków. Po przyłączeniu Krymu nasiliło się to w szczególności. Rosja wysyła w ten sposób prosty komunikat do społeczeństwa. Są rzeczy, o których w internecie nie należy mówić. I trolle bardzo skutecznie prowokują użytkowników, zwykłych ludzi, którzy idą do więzienia ze względu na komentarze tych spraw dotyczące. Teraz jeśli chodzi o propagandę Kremla w krajach zachodnich. Trolle pracujący z nierosyjskimi częściami internetu i współpracujący z tak zwanymi ekspertami. I tutaj propaganda jest przekazywana na Zachód trzema głównymi kanałami. Po pierwsze, rosyjskie media są publikowane w języku angielskim i innych językach europejskich. Mówimy tutaj o Russia Direct, Sputnik i kilku innych rodzajów mediów. Te media nie ukrywają tego, skąd pochodzi ich finansowanie. Starają się zainteresować swoich widzów alternatywnymi poglądami. Niestety w wielu przypadkach widzimy, że zachodnie instytucje pomagają w legitymizacji tych mediów. Na przykład polityka zagraniczna, Foreign Policy and Guardians Network, pracują we współpracy z Kremlem i publikują oni w Guardianie, legitymizując rosyjskie źródła rządowe jako godne uwagi źródła informacji na temat sytuacji na wschodzie. Dalej mamy instytucje, które zdobywają wiarygodność w swoich lokalnych społecznościach, a zostały zwiedzione przez trollów Kremla, na przykład rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe, czy też organizacje uczestniczące w pewnych projektach tych firm nad przekazywaniem treści prorosyjskich, na przykład Journal of Political Scientists. Innym przykładem byłoby wsparcie finansowe Kremla dla europejskich populistów. Czwartym krajem jest tworzenie nowych europejskich lokalnych mediów z pomocą Kremla. Te media mogą być w języku angielskim albo w innych językach krajowych, czasami w języku rosyjskim, i skupiają się na
mniejszościach rosyjskojęzycznych. Myślę, że tutaj koleżanki i kolega dadzą Państwu więcej informacji na temat tego, jak to jest postrzegane w Europie. Natomiast ja chciałabym podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż propaganda Kremla ma kluczowe znaczenie dla promowania poglądów antyzachodnich w Rosji. Są to siły sponsorowane przez Putina i propagują one propagandę zgodną z nią Kremla. I w ramach Rosji te poglądy są prezentowane jako poglądy większości Europejczyków, czyli Rosjanie słyszą, że tutaj wszystko jest nie tak, więc lepiej jest robić to, czego chcą liderzy. W przyszłości należy oczekiwać nasilenia antyzachodnich kampanii w Rosji. Patrząc na wykres popularności Putina, widzimy, że cztery szczyty, jeżeli chodzi o poparcie dla niego, obejmowały zawsze, czy zbiegały się z kampaniami antyzachodnimi, bo te kampanie tworzą taki pogląd, że mamy syndrom oblężonej twierdzy. Jeszcze w latach 90., kiedy rozpoczęła się kampania lotnicza NATO przeciwko Jugosławii, potem w roku 2003, kiedy podniecano sentyment antyamerykański podczas amerykańskiej kampanii w Iraku. Trzeci szczyt popularności Putina to rok 2008, kiedy wojnę rosyjsko-gruzińską przedstawiano jako konfrontację Rosji i Stanów Zjednoczonych. I czwarty szczyt popularności Putina trwa od roku 2014 do chwili obecnej. Jeżeli chodzi o tą konsolidację społeczną, to poparcie dla Putina wynika z tego, że w tym momencie jego wiarygodność, jego właściwie rating poparcia w najgorszym momencie spadł do 61%. I stąd właśnie stosuje się takie metody, aby podnieść poziom poparcia. Tworzy się zagrożenia, pozorne zagrożenia, tak jak ci tak zwani faszyści ukraińscy, czy ogólnie mówiąc Zachód, bo który to Zachód czyha na Rosję i chce ją zniszczyć. Widzimy więc, że recepta na popularność Putina polega na tym, że odpowiednio rozgrywać brak zaufania Rosjan w stosunku do Zachodu, który to brak zaufania wywodzi się jeszcze z czasów radzieckich. Promowanie histerii antyzachodniej jest po prostu narzędziem dla Putina, pozwalającym mu na utrzymanie władzy. Ta dyskusja dotycząca Rosji nie może się odbyć bez słowa Władimir Putin. I dzisiaj też to zrobiliśmy, ale chciałbym wrócić trochę do tego trollingu i propagandy. Olga mówiła i opowiadała ciekawe rzeczy, między innymi o treściach, co piszą, w jaki sposób. Ja kiedyś spotkałem się z dziennikarzem z Wielkiej Brytanii, który tym tematem się zajmował i niejednego trolla w rzeczywistości spotkał i opowiadał o ciekawej takiej metodzie, że oni przychodzą do tej fabryki rano i dzielą się na takie trójki, na przykład Justyna, Iwan i ja dzisiaj jesteśmy trójką i rozdzielamy rolę. Na przykład Justyna i Iwana jest dzisiaj dobrym trolem, a ja jestem tym złym. I kiedy widzą, że na przykład na Radiu Wolna Europa albo w takich wolnych mediach rosyjskich, jak to Telewizja Dość czy Echo Moskwy, pojawiają się jakieś treści, które nie bardzo podobają się władzom na Kremlu, no to oczywiście dziewczyny najpierw zaczynają chwalić, potem jak krytykować, zaczyna się dyskusja i potem ja ich przekonuję, nawracam, znów to słowo u nas wraca i wtedy odbiorca, zwykły, normalny człowiek, który nie jest trolem, rzeczywiście patrzy, że tu jest dyskusja i nie podejrzewa, że to rozmowa tak naprawdę troli. Ale chciałem jeszcze, jeżeli pozwolisz, Olgo, zadać tobie jedno pytanie. Jak wygląda proces rekrutacji? Bo dzisiaj przed debatą wpisałem sobie w języku rosyjskim w Google robota, troll, bloger i wyskoczył mi nie jeden link. Czy rzeczywiście łatwo znaleźć tą pracę? Jak wygląda rekrutacja? As far as we know,
Na ile się orientujemy, są tysiące ofert pracy tego typu dostępne w internecie. W tych ogłoszeniach dość otwarty sposób pisze się, jakie zadania będzie się wykonywało. Te oferty można znaleźć na takich stronach jak Headhunter, Job Offers i inne. Okazuje się, że wyraźnie jest napisane, że będzie należało w ramach swoich obowiązków pisać komentarze na temat aktualnej sytuacji politycznej albo prowadzić blog. Wynagrodzenia są wyższe niż średnie wynagrodzenie na rynku, więc ludzie chętnie zgadzają się na tego typu pracę. Dla tych ludzi to jest po prostu zwykła praca. Nie rozumieją, że to jest tak naprawdę robota propaganda, bo to jest dla nich praca. Rozumieją, czym się zajmują, tak naprawdę nie są głupie, o ile tam komentują. Ale chciałbym teraz skierować pytanie do Iwanny. Iwanno, jak ta machina rosyjskiej propagandy funkcjonuje w twoim kraju, a też chciałbym, żebyś powiedziała o Czechach, o których pan dyrektor wspomniał na początku naszej debaty, więc proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dziękuję też Państwu tu obecnym za przybycie, za to, że znaleźli Państwo czas, aby z nami tutaj przebywać. Przede wszystkim muszę podkreślić, że z propagandą jest tak, że trzeba patrzeć na konkretne przypadki. Nie ma jednego podejścia, nie ma jednej kampanii dezinformacyjnej. Tak samo jest i w Rosji, i w Europie Zachodniej. Innymi słowy, są to różne metody, różne strategie dostosowane do warunków na Bałkanach, w zachodniej Europie, w Polsce. Inaczej to wygląda w Wielkiej Brytanii na przykład. Dlatego ja postaram się opisać, w jaki sposób w Czechach i na Słowacji działa ta propaganda. Ja jestem Słowaczką, ale mieszkam w Czechach od 9 lat, więc no, cały czas podróżuję pomiędzy tymi krajami. 2 tygodnie temu odbyła się w Pradze dyskusja, taki okrągły stół przy zamkniętych drzwiach. Byli to eksperci z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ramach tego spotkania rozmawiano na temat działań dezinformacyjnych ze strony Rosji i porównywano, jak ta kampania wygląda w poszczególnych krajach. Co ciekawe, na koniec stwierdziliśmy, że właśnie Czechy i Słowacja to jest nowe pole bitwy dla rosyjskiej propagandy i propaganda ta jest dużo bardziej intensywna w tych dwóch krajach niż na przykład na Węgrzech czy w Polsce. Na Węgrzech propagandy już nie potrzeba. Oni w tym momencie mają w pałacu prezydenckim wielkiego zwolennika i elity polityczne też są z tej strony. Polska z kolei jest troszeczkę zbyt postrzegana jako Polska jest postrzegana jako kraj za mało przyjazny dla Rosji, więc byłyby to działania, które by nie przynosiły zbyt dużych efektów, uważają Rosjanie. Natomiast Słowacja i Czechy to kraje, o które warto walczyć. Do takiej konkluzji doszliśmy. Jest to jedna przestrzeń informacyjna i medialna, dlatego że języki są bardzo podobne, dlatego że rozumiemy się. Ja jako Słowaczka, wielu Słowaków ma dostęp do mediów czeskich i rozumiemy język czeski bez problemu. Niemniej są to jednak dwie odrębne publiczności. Podam przykład. W zeszłym roku, w 2015, przeprowadzono badanie opinii publicznej, zaufanie społeczne w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Rosji. 31% Słowaków ufa Rosjanom, czy w ogóle Rosji jako krajowi. Czyli co trzeci Słowak ufa Rosji. W Czechach zaś tylko 16% obywateli ufa Rosji. Jeżeli chodzi o zaufanie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, 27% Słowaków ufa Stanom, czyli mniej Słowaków ufa Stanom niż Rosji. W Czechach zaś 41%, więc różnica jest dużo większa. Czyli Czesi i Słowacy naprawdę to są dwie różne grupy docelowe dla Rosjan. Natomiast metody w obu krajach stosowane są w bardzo podobny sposób. W obu krajach istnieje mnóstwo alternatywnych stron mediowych, które powstały w ciągu ostatnich 3 albo 4 lat.
To zjawisko mniej więcej rok temu, w lutym 2015, zostało nagłośnione, kiedy jeden z dziennikarzy opublikował listę 43 stron internetowych, które służą propagandzie rosyjskiej. Obecnie ta liczba to jest około setki, czy właściwie powyżej w obu krajach, powyżej 100 stron służących do propagandy rosyjskiej. Są to różne strony, dość podejrzanej proweniencji, czasami blogi, różnego rodzaju platformy społecznościowe. Nie ma nic takiego jak taka typowa, czy nie da się dać profilu typowej strony, bo niektóre są bardziej agresywne, inne mniej, niektóre są bardziej profesjonalne, niektóre są bardzo prorosyjskie, inne tylko antyestablishmentowe, tak więc jest bardzo wiele różnic pomiędzy nimi. Niemniej istnieje kilka cech wspólnych. Po pierwsze, są to strony bardzo antyzachodnie, zwłaszcza są antynatowskie, antyunijne i antyamerykańskie. W nieco mniejszym stopniu wyrażają opinie proputinowskie czy prorosyjskie. Zazwyczaj na stronach tych mówi się, no tak, Rosja nie jest może idealna, ale za to nie jest taka agresywna jak Stany Zjednoczone. Czyli Rosja nie jest idealna, ale jest na pewno lepsza niż Zachód. Więc no, implikuje się tam, że Rosja jest niejako zbawieniem dla nas, bo jest lepsza i niż Stany, i niż Zachodnia Europa, i niż też nasz rząd. Stosuje się półprawny, kłamstwa, język bardzo emocjonalny, obrazy, zdjęcia na przykład dzieci molestowanych podobno na Ukrainie, czy też takie właśnie obrazy, które mają zwrócić naszą uwagę i wykorzystać nasze emocje do własnego celu. Wszystkie te strony, czyli inaczej, na tych wszystkich stronach twierdzi się, że są to strony niezależne i w żaden sposób nie są związane z Kremlem. Bardzo mocno sprzeciwiają się autorzy tych stron, jeżeli sugeruje się taki związek z Rosją czy z Kremlem. Natomiast argumenty, które są na tych stronach stosowane, są właściwie identyczne. Właściwie jest to kopia tego samego zestawu argumentów na wszystkich tych stronach. Badałam to ponad rok temu, patrzyłam na argumentację, którą stosują. Wybrałam kilka stron, tych, które były najbardziej popularne strony i tych, które były najbardziej agresywne. I porównowałam język, metodę argumentacji w artykułach z jednego miesiąca. I wstawiłam je do tabelki zgodnie z tematyką. Stany Zjednoczone, NATO, politycy, media. I kiedy porównałam to, co mówi się na tych stronach, okazało się, że one de facto kopiują argumenty od siebie nawzajem. To jest praktycznie tak, jakby ktoś im słowo w słowo mówił, co powiedzieć. Oczywiście wszystkie te strony twierdzą, że są całkowicie niezależne, alternatywne. Większość z nich też twierdzi, że nie ma nic wspólnego z Rosją, ale do tego możemy wrócić później. Jeżeli chodzi o datę założenia, większość z nich powstało w ciągu ostatnich 4 albo 5 lat. Niektóre są jeszcze z roku 2013 albo 2012. Niewiele pochodzi jeszcze z 2011. Natomiast kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie i kiedy dokonano aneksji Krymu, nagle te strony stały się bardzo aktywne. Zaczęto na nich pisać dużo bardziej agresywnie przeciwko Zachodowi, rządowi ukraińskiemu. I to jest ciekawe zjawisko, ja tak nazywam je uśpionymi komórkami, bo te strony były często założone wcześniej, ale były nieaktywne. Natomiast uaktywniono je dopiero właśnie w tym okresie. Oprócz tych stron, których jest bardzo wiele, powiedziałabym, że będzie ich w Czechach i na Słowacji 100-120, ale istnieje też bardzo wiele organizacji pozarządowych, które, czy też grup, związków, istnieje też coraz więcej ugrupowań paramilitarnych. Są to młodzi, głównie mężczyźni, w mundurach,
którzy tworzą takie właśnie grupy paramilitarne, choćby na Słowacji. No i mamy też oczywiście polityków i to jest jeden z największych problemów. Są to albo byli politycy, tak jak mówiła Olga, ale też osoby, które obecnie są członkami parlamentu czy rządu. Prezydent Zeman, prezydent Czech, cóż, jego kampanię ufundowały firmy rosyjskie, więc on jest wielkim zwolennikiem tego typu języka. Na Słowacji również wielu byłych polityków bardzo mocno opowiada się za Rosją. Tak więc wyglądają techniki stosowane na Słowacji i w Czechach. Ja obserwuję to od dłuższego czasu i widzę, że te środki stają się coraz bardziej wyrafinowane. 2 lata temu mówiono o teoriach spiskowych, wykorzystywano nieprawdziwe informacje, sfałszowane zdjęcia, ale tego teraz jest coraz mniej i te kampanie dezinformacyjne przekształcają się. Raczej następuje w nich relatywizacja wszystkiego, relatywizacja prawdy. Nikomu nie wolno ufać, należy o wszystko winić Zachód, zwłaszcza na przykład Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za kryzys migracyjny w Europie. Wykorzystuje się, rozgrywa się ten strach przed imigrantami. Można, jeżeli ktoś mówi o teorii spiskowej, albo jeżeli ktoś podaje kłamstwa, to można to obalić, pokazując, jaka jest prawda. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że Europa czeka kryzys, albo jeżeli podejść pewne informacje o migrantach, to trudniej jest obalić, dlatego że tutaj żywimy się strachem i innymi emocjami i jeżeli ta debata jest emocjonalna, to nie da się tutaj obalić pewnych faktów. Jest to właśnie kwestia emocji. Justyno, do ciebie już będę się zwracał w końcu. Usłyszeliśmy od Iwany, że na terenie Słowacji, Czech ponad 100 tych stron internetowych, które działają na rzecz propagandy rosyjskiej. Według ciebie w Polsce też to jest taka skala? Nie wiem, słychać mnie? Nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to jest liczba i myślę, że tak naprawdę przyczyna tego, że nie jestem w stanie tego powiedzieć, jest tkwi w tym, że tak naprawdę nikt tego nie liczy. Problem trochę polega u nas w Polsce, że wyszliśmy optymistycznie trochę z takiego założenia, poniekąd można powiedzieć, Iwana o tym wspomniała, że Polska jest na tyle bezpieczna ze względu na swoją, powiedzmy, swój daleko idący sceptycyzm wobec Rosji, że jest mała szansa, żeby nagle u nas pojawiły się jakieś otwarcie prokremlowskie organizacje, czy ugrupowania, czy środowiska, które by te multiplikowały tę propagandę produkowaną przez Kreml. Natomiast, czy też jego, czy kremlowskie media. Więc to jest, to był, myślę, że to była jedna z przyczyn, która sprawiła, że trochę uspokoiliśmy się i my, i nasi, znaczy może my nie, ale na pewno na poziomie politycznym uznano, że tego problemu nie ma. Problem natomiast jest i znowu wrócę do tego, co powiedziała Iwana, bo będąc trzecim prelegentem, trudno jest nie odnosić się do tego, co powiedzieli poprzednicy i w zasadzie większość już zostało powiedziane, najważniejszych rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że te środki propagandy prokremlowskiej czy kremlowskiej, one adaptują się do lokalnych warunków. To znaczy w każdym państwie wyglądają trochę inaczej, w każdym środowisku wyglądają inaczej. Każde, tak naprawdę ta przestrzeń informacyjna, internet, one mają w jakimś sensie mają narodowość. Każde państwo ma swoją specyfikę. W Polsce moim zdaniem, zacznę trochę od końca, miałam o tym mówić na końcu, ale zacznę od tego. W Polsce moim zdaniem takim najbardziej wrażliwym punktem jest kwestia ukraińska. Czyli mówiąc krótko, istnieje, jeśli mam mówić ogólnie, istnieje zasada
Kiedy przekaz internetowy, kiedy przekaz informacyjny jest korzystny dla powielania propagandy. Wtedy, nie wtedy, kiedy krzyczymy kocham Putina, tylko kiedy kopiujemy działania Kremla. To znaczy robimy coś, co jest wspólnym, co jest celem również Kremla. Akurat w tym przypadku myślę, że bardzo podatnym gruntem jest właśnie temat ukraiński i wbrew temu, co znowu może się nam wydawać, obserwując polską przestrzeń medialną, przede wszystkim Polacy nie lubią Ukraińców, ponieważ na Ukrainie dość regularnie dochodzi do wszelkiego rodzaju rewolucji, w której społeczeństwo jest w naszym postrzeganiu uciskane przez swoją władzę. Regularnie mamy coś takiego, że budzi się taki odruch sympatii i mamy takie wybuchy nagłej sympatii do Ukraińców, a przynajmniej jest ona obecna w mediach. Bardzo głośno mówi się o pomaganiu Ukrainie, o tym, że trzeba, że oni chcą walczyć z korupcją, że trzeba obalić te złe władze i tak dalej. I wtedy w tym w ogóle niknie nam zupełnie ten obraz, a on jest bardzo wyraźnie widoczny w badaniach CBOS-u niestety. I z nich wynika, że Ukraińcy są jedną z najbardziej nielubianych narodowości wśród Polaków. I co więcej, chęć do Ukraińców rośnie w ostatnich latach. Zwłaszcza po 2014 roku mamy sporą zmianę na niekorzyść. To jeszcze samo w sobie nie jest, nie byłby może straszny problem, bo są też inne państwa czy narody, z którymi mamy podobną sytuację. Natomiast problem polega na tym, że jakby wokół Ukrainy skupiła się cała polityka, jakby ten cały konflikt geostrategiczny, który obserwujemy od kilku lat, on się skupił właśnie wokół Ukrainy. I tak naprawdę w dużym uproszczeniu, ja nie mówię, że się z tym zgadzam, ale trochę niestety w praktyce to wychodzi tak, że albo się jest po stronie Ukraińców, albo się jest po stronie Rosji. W tych emocjach, które są w mediach, trudno jest zachować jakąś rzetelność. Po prostu to jest taka zero-jedynkowa gra. I jeśli chodzi o ten problem, który mamy z Ukrainą, jakby to, co mówiąc najprościej, im lepsze są nasze relacje z Ukrainą, tym trudniej jest Kremlowi działać na tej części obszaru europejskiego. I logiczny wniosek z tego płynie taki, że w interesie Kremla jest, by nasze relacje z Ukrainą były raczej gorsze niż lepsze. Temat Wołynia, oczywiście to jest temat numer jeden. Nie? Czekałeś, kiedy to powiem, tak? Sam wejść w słowo i zapytać, czy rzeczywiście to jest takim głównym argumentem, twoim zdaniem? To jest moim zdaniem coś, co my, czyli jakby świat i ekspercki, teraz mogę się spokojnie sama bić w piersi, i świat polityki, i świat ekspertów, moim zdaniem bagatelizował, a tak naprawdę zaczął to dostrzegać dopiero w ostatnim, powiedzmy, roku. Nawet nie od razu po antymajdanie, po Krymie, tylko jeszcze musiał minąć jakiś czas i musiało dojść do tej reakcji, czyli do tego, co obserwowaliśmy w internecie przede wszystkim, czyli tego wybuchu, powiem obrazowo, Ukrainiec nie jest moim bratem, tak? Istnieje taka strona na Facebooku, ona ma bardzo dużo polubień i generalnie rodzi się to pytanie. Zresztą trzeba powiedzieć uczciwie, że Ukraina nam w tym nie pomaga, dlatego że te kwestie, nie chcę teraz wchodzić w złożoność tych kwestii historycznych, natomiast było kilka działań ze strony ukraińskiej, które bardzo utrudniały polskiej klasie politycznej tłumaczenie społeczeństwu, dlaczego na przykład tuż po aneksji Krymu to nie jest dobry moment, czy kilka miesięcy po aneksji Krymu to nie jest dobry moment na rozmawianie o rozliczaniu Wołynia, prawda? To jakby są rzeczy, które w momencie, jeżeli coś takiego się dzieje, bardzo trudno jest to tłumaczyć społeczeństwu, zwłaszcza jeżeli te nastroje rosną, a widać, że one rosną, że w Polsce rodzi się gdzieś tam, czy wzrasta potrzeba
tych rozliczeń. Nie, jakby wnikanie, dlaczego tak jest i jak to się dzieje, to jest jakby oddzielny temat, ale niestety to może być bardzo, bardzo trudna sprawa i również sprowadzanie jej do tego, co ostatnio słyszymy, że tak naprawdę rozmawianie teraz o Wołyniu to jest tylko w interesie rosyjskiej propagandy, to jest kolejna ślepa uliczka, która nas też donikąd nie prowadzi, bo po prostu ona sprawi, że ten temat gdzieś tam będzie narastał i moim zdaniem on może wybuchnąć. Ale proszę mi pozwolić jeszcze tylko wrócić na chwilę do takiego bardziej ogólnego spojrzenia na to, jak działa propaganda rosyjska. I znowu istnieje coś takiego jak europejski Stratcom, czyli instytucja, komórka w Unii Europejskiej, która zajmuje się komunikacją strategiczną, czyli mówiąc krótko rozbrajaniem, obalaniem pewnych mitów, które są powielane przez rosyjskie media, przez przyjazne im media na Zachodzie i przez inne jednostki, które w żaden sposób się nie wskazują na to, że są powiązane z Kremlem. I ta instytucja mówi, jednym z ich haseł, które oni głoszą, jest to, że nie powinno się mówić o rosyjskiej propagandzie tak naprawdę. Propaganda jest kremlowska. Nie, jakby mówienie, że ona jest rosyjska, jakby wprowadza nas w kolejny mit, który sprawia, że znowu pojawia się rzecz, której powinniśmy się potem, którą potem powinniśmy tłumaczyć. To jest propaganda, którą tworzą, powielają i rozdystrybuują obecne władze Kremla. Dlatego warto właśnie, myślę, że pilnować się tej terminologii i mówić o propagandzie kremlowskiej czy prokremlowskiej. Jeśli mówimy o propagandzie w ogóle, to oczywiście ona ma milion twarzy i tak jak powiedziała Iwana, wszędzie, w każdym miejscu wygląda trochę inaczej, ale jest pewna grupa zasad, która nimi wszystkimi kieruje. I taka najbardziej trafny zestaw czy opis tego, jak to działa, to jest tak zwana taktyka 4D, którą w zeszłym roku jakoś tak zebrał i uporządkował analityk, który się nazywa Ben Nimoy. To są 4D, ja pokrótce tylko opowiem o co chodzi. Pierwsze to jest dismiss, czyli zaprzeczenie i jakby zniwelowanie faktu, to znaczy to, co obserwujemy tak naprawdę na co dzień w rosyjskich mediach, a za nimi, w ślad za mediami, w całej przestrzeni internetu, w sieciach społecznościowych, to jest zaprzeczanie faktom. Czyli, nie wiem, my mówimy zachodnie media, nie wiem, NATO, wywiad twierdzi, że, nie wiem, rosyjskie wojska są na Ukrainie, Rosjanie twierdzą, że rosyjskich wojsk nie ma na Ukrainie, tak? I po prostu to jest słowo przeciw słowu. To się dzieje ciągle, tych troli są miliony, ludzi, którzy powtarzają, jest ileś tam myśli, może nie miliony, to tysiące czy setki tysięcy i to rozmywa nam ten fakt, który jest faktem. Znaczy to, że my coś powiemy, nie zmienia tego, że ten fakt jest faktem. Kolejna sprawa to jest distort, czyli zniekształcanie, przekręcanie, wprowadzanie do informacji o faktach, jakichś elementów nieprawdziwych. Kolejna sprawa, trzecia, to jest odwracanie uwagi, czyli distract, rozpraszanie. Jeżeli ktoś cię o coś oskarża, to ty go oskarż o to samo. I ktoś ci coś zarzuca, powiedz, że on coś takiego zrobił. Dokładnie to jest tak naprawdę naczelną zasadą rosyjskiej dyplomacji w ostatnich latach. Bardzo dobrze to widać na przykładzie ćwiczeń NATO, które mamy teraz. Ostatnia, czwarta D to jest dismay, czyli zastraszanie. Jeśli nie podoba ci się to, co ktoś mówi, to go zastrasz. I to przybiera, to go zastrasz, przepraszam, nie wiem, zagruź mu. Przybiera to najróżniejsze formy, od takich gruźb właśnie internetowych, czy tak zwanego właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, trollowania, do wręcz gruźb fizycznych, czy takich gruźb w świecie realnym, nie wirtualnym. I chciałabym powiedzieć o dwóch krótkich przykładach, naprawdę już na koniec, bo myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, jak najlepiej chyba jest
badać to case by case. Na to, że to są różne sprawy, ale tak naprawdę bardzo mają wiele elementów wspólnych. New York Times parę chyba miesięcy temu opisywał taką historię z Finlandii, która miała miejsce rok temu. Była to historia dziennikarki Jessica Aro. Nie, być może, że ja źle wymawiam jej imię, ale w każdym razie przyjmijmy na potrzeby dzisiejszej debaty, że tak właśnie się je wymawia. To jest kobieta, która jest dziennikarką śledczą. Ona właśnie postanowiła zająć się badaniem rosyjskiego trollingu w Finlandii. Wiadomo, jest to państwo, że tak powiem, na granicy niesmacznego żartu frontowe. Jest to państwo bardzo zainteresowane tym, co się dzieje w Rosji. Z jednej strony bardzo mocno zaangażowane w system gospodarczy, z drugiej strony czujące się mocno nieswojo z powodu z powodu rosyjskich działań militarnych w bezpośrednim sąsiedztwie. I otóż ta dziewczyna, ta kobieta postanowiła zacząć badać temat troli i zaczęła od internetu, zaczęła od Twittera, od szukania informacji, zadania pytania. Oczywiście pierwsze, co się wydarzyło po tym, jak zadała to pytanie, to posypała się na jej głowę lawina, kubły pomyj, lawina gruźb, wszystko co tylko możliwe. I nawet na tym poziomie działań tej kobiety, która po prostu próbowała coś sprawdzić, wyjaśnić. Doskonale widać działanie tych czterech zasad. To znaczy, po pierwsze, została absolutnie, oczywiście zarzucono jej, że kłamie. Zrobiony z niej agentka Ameryki, agentkę Bałtów. Jest to znana pracowniczka służb specjalnych amerykańskich. Od dawna o niej wiemy. To jest to. Aha, mało tego, oczywiście, że handluje narkotykami. Bo to, że jest agentką, to jakby komuś nie wystarczyło, ona również handluje narkotykami. Publicznie obrońcy Rosji, a jej oponenci mówili o tym, że jest dokładnie przeciwnie w stosunku do tego, co twierdzi ona. Czyli to Rosja stała się ofiarą, obiektem tej wojny informacyjnej i biedna nie wie, jak się bronić. I tak naprawdę sytuacja jest zupełnie lustrzanym odbiciem do tego, co twierdzi ta niejaka Jessica, tak? Zastraszenie. No, ta dziewczyna dostała pani, znaczy to jest młoda kobieta, więc tak pozwolę sobie mówić dziewczyna, ale ta pani dostawała groźby nie tylko w internecie, ale też również właśnie w życiu realnym. I ona powiedziała o czymś, co jest bardzo ważne, że te trole weszły do jej głowy. Że po prostu po tym, co się stało, każda jej kolejna publikacja dziennikarska, każda jej praca jest poprzedzona taką myślą, że jeżeli ja zrobię to, to co oni zrobią później, jakby co mi jeszcze wyciągną. Tam była również historia o tym, że ona 12 lat temu była skazana za posiadanie narkotyków. Więc to oczywiście rozdmuchano do tego, że dzisiaj jest dealerką. Drugi przypadek jest z naszego własnego podwórka. To jest trochę też, już naprawdę będę kończyć. On dotyczy niejakiego Marcina Ludwika Reja. To jest człowiek, którego myślę, że większość osób na tej sali obecnych zna, przynajmniej jego działalność. Jest to taki, jak nazywam go, Don Quixotem polskiej walki właśnie z tym trollingiem. Człowiek, który z własnej nieprzymuszonej woli, zupełnie na społecznych zasadach, nikt mu za to nie płaci, zajmuje się badaniem tych wpływów prokremlowskich wpływów w Polsce. Nie chcę teraz wchodzić dokładnie w to, jakby, jakie są jego poglądy, czym on się dokładnie, z jakich pobudek to robi. Nie, chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że ten człowiek profesjonalnie na te narzędzia, które ma, naprawdę profesjonalnie, uczciwie stara się analizować te wpływy, które ma prokremlowska propaganda i różni agenci wpływu w Polsce, korzystając z informacji ogólnie dostępnych, nie mając dostępu do żadnych danych wywiadowczych, do żadnych instytucjonalnych tajemnic.
I on to wszystko publikuje na Facebooku, bo nawet jeszcze nie zdążył założyć strony internetowej. I chcę dosłownie w trzech punktach powiedzieć też, co się jakby działo z nim. Ten człowiek został na sam początek, na dzień dobry, jak tylko zaczął się zajmować swoją działalnością, został oskarżony też, że jest pedofilem. W jego miejscowości, gdzie mieszka, to jest nieduża miejscowość pod Krakowem, rozrzucono ulotki z informacją, że to jest pedofil, który we Francji zgwałcił dwie dziewczynki. Ten człowiek rzeczywiście mieszkał we Francji, był tam na emigracji, wrócił do Polski, po emigracji mieszka w Polsce. I co ciekawe, pewnie Państwo już może o tym słyszeli, a nie, to taka trochę ćwiczenie dla mózgu. Te dziewczynki dwie, które on miał rzekomo zgwałcić we Francji, nazywały się Eura i Azja. A miasto, w którym to się stało, to było miasto Givi. To wszystko było napisane na tych ulotkach. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć, to jest Givi. W każdym razie było jeszcze dopisane, że ten człowiek się posługuje telefonem marki Motorola, gdyby tego było za mało. Znaczy ewidentnie jest w tym zaszyfrowana wiadomość, że ma to związek z jego działalnością proukraińską, bo być może, przepraszam, zapomniałam powiedzieć, że jego jakby działalność, badanie wpływów antyukraińskich, w związku z tym, co powiedziałam, antyrosyjskie, znaczy badanie wpływów prororosyjskich. Wytłumacz jednak o Givi i Motoroli, kim są bohaterowie. Eura i Azja to chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? To jest po prostu nawiązanie do Eurazji, czyli nowego, znaczy nie nowego tworu, ale tworu, który zaczyna nabierać nowego znaczenia geopolitycznego, przynajmniej tak w zamierzeniu Kremla ma być. Givi i Motorola to są dwaj po prostu bojówkarze z Donbasu, którzy wsławili się różnymi złymi rzeczami, między innymi torturowaniem ludzi i łamaniem najróżniejszych konwencji międzynarodowych. Więc jakby to jest jedno, to że jakby bezpośredni atak na człowieka, który zrobił coś, co nam się nie podoba. Groźby i wręcz próba jakby dyskredytacji, daleko posunięta próba dyskredytacji tego człowieka w jego własnym środowisku, tam gdzie on mieszka. Znaczy dla kogoś, kto nie wie, kto to jest Givi Motorola i nie czuje tych, naprawdę to może nie mieć żadnego znaczenia. Ktoś napisał, że człowiek jest pedofilem i niestety takie rzeczy przylepiają się bardzo brzydko i się potem mogą nie odkleić. Regularnie dzieje się to, o czym wspomniała Olga. Czyli są blokowane konta i tego człowieka, i tej jego organizacji. On również ma kilka lustrzanych kont, które są przewidziane na jakby na okoliczność, kiedy tamte konta zostaną zablokowane. Natomiast jakby w ogóle to blokowanie kont to jest kwestia nagminna. Ostatnio mieliśmy, to znaczy donoszenie do administratorów, że ktoś łamie zasady danej sieci społecznościowej i powodowanie w ten sposób, że te konta zostają zablokowane. Kilka, chyba to było nawet dni albo tygodni temu, doszło do masowej blokady kont satyrycznych, antykremlowski kont na Twitterze, gdzie dopiero po dość takiej bujnej, mocnej reakcji użytkowników te konta zostały odblokowane. Ale to wszystko nastąpiło w jednym momencie i ewidentnie było zsynchronizowaną, zorganizowaną akcją. No i jeszcze jedna metoda, którą się stosuje, to jest one zresztą jest bardzo popularne jeszcze od czasów, nie tylko dzisiaj, ale i myślę, na pewno była popularna w czasach sowieckich, może nawet wcześniej, to jest podszywanie się pod daną osobę lub daną organizację. Czyli likwidujemy, blokujemy jego konto, w tym samym czasie ta strona cały czas istnieje, ale rozpowszechniamy informacje ze strony, która ma bardzo podobną nazwę, nie wiem, różni się jedną literką i tam wpuszczamy jakby kolejne jakieś tam dawki dezinformacji. Więc jakby to jest jakby tylko kilka przykładów. Można o tym mówić bez końca. Natomiast jest rzeczywiście problemem to, że to bardzo trudno jest badać.
To, co się stało z Olginą, to tak naprawdę chyba z tego wynika, że no to już jest jakby kryzys skali, że ta skala jest tak duża, że nie mogła nie wyciec ta informacja. Myślę, że w Polsce o takiej skali jak Olgino na pewno nie można mówić i takich ale rzeczy twoim nie zdaniem, mamy. Ale czy jest tu jakiś taki... Nie, to nie wiem, ale myślę, że nie. Ja myślę, że to jest po prostu... Bo wielokrotnie pojawiały się takie publikacje o tym, że pod pewnymi artykułami widać, że to są treści pisane przez troli w sposób, w jaki jest pisane błędy, że Polak tak nie napisze. Znaczy, czy przypuszczasz, że jest taka armia polskich troli? Ja nie podejmę się, nie dam się puścić, Żenia, że teraz ci powiem, że coś takiego jest, albo że coś takiego nie ma. Jest na pewno... Uważaj, na będę pewno, cię trollował. Na wtedy. Pewno to, co sama zaobserwowałam, to w momencie, kiedy się czyta fora internetowe, że rzeczywiście te informacje są, one są kopiowane, że to jest copy-paste, że pojawia się, że to powtarzające są i niki, i powtarzają się treści. I co więcej, moje doświadczenie że jest takie, że na przykład pod artykułem na jakiś temat momentalnie, minutę po opublikowaniu, czy tam nie wiem, 3 minuty, pojawia się 1,5-stronicowy tekst, który ma to zdezawuować. No nie ma możliwości, żeby ktoś po prostu w tak krótkim czasie to napisał. Nie mam wiedzy na temat, czy w Polsce istnieje jakieś Olgino. Natomiast na pewno nie można wykluczyć, że są osoby, którym, nie wiem, przekazuje się takie treści, a którym się płaci za tworzenie takich treści. No właśnie, ja przepraszam, po prostu ja tego nie wiem, ale najprawdopodobniej w takim razie pan to wie, więc może pan na coś będziemy mieli powie. Czas i mam nadzieję, że pan zabierze głos i coś nam trochę o tym opowie. Natomiast chciałem zapytać, czy któraś z pań kiedykolwiek została ofiarą trollingu? Czy coś takiego się zdarzało w grupach społecznościowych? Ja bym coś chciała powiedzieć, ale za dużo mówię, więc podpływiem na końcu. Czy zdarzało się? Ostatnio ja faktycznie padłem ofiarą ataku troli. Są dwa rodzaje takich ataków przeciwko mnie i instytucji, z którymi współpracuję. Po pierwsze, dla Rosjan te trole opisują nas jako żydowską kolumnę, zdrajców narodowych i tak dalej. Natomiast dla osób z zagranicy, spoza Rosji, starają się znaleźć powiązania pomiędzy mną, kolegami, koleżankami, instytucją, a Kremlem. I to jest teraz bardzo popularna taktyka, która ma na celu zdyskredytowanie takich osób w oczach Zachodu. Tak, byłam ofiarą trollingu i to wielokrotnie. Właściwie wszystkie moje działania w Czechach i na Słowacji spotykały się z taką reakcją. Kiedy opublikowałam badanie, to był bodajże czerwiec 2015, nasza strona internetowa właściwie zawaliła się na 2 tygodnie pod naporem tych komentarzy. No, po prostu podejrzewamy, że została zhakowana, no bo dość podejrzane jest to, że akurat wtedy cała strona padła, kiedy ten artykuł się pojawił. Dostaję też groźby mailem. To może nie są groźby jako takie, to nie jest tak, że ktoś mi grozi, że coś mi zrobi. Tak jak Jessica Arrow, to był no, już taki ekstremalny przykład, ale oskarżano mnie na przykład, że opłaca mnie CIA, albo że NATO mi płaci, albo że płaci mi ktoś tam jeszcze. Inna taktyka to z kolei mówić coś, co ma mnie zdyskredytować, na przykład jestem zbyt młoda, żeby to wiedzieć, jestem kobietą, jestem Słowaczką w Czechach, czyli niby nie mam prawa nic chyba powiedzieć najwyraźniej. Więc tego typu działania podejmowano przeciwko mnie. Raz miałam wywiad w dużym medium czeskim jakiś rok temu i dosłownie parę godzin później pod tym materiałem pojawiło się 4000 komentarzy. Nie wiem, jak ktoś normalny, skąd normalna osoba miałaby mieć tyle czasu, żeby wpisać 1000 komentarzy. Ale ja tego zazwyczaj nie czytam, więc naprawdę nie wiem, co tam jest, albo i dużo. Też mi się zdarzało. Nie będę przedłużać. Co centrum
Bo na początku i sam wiem, że zdarzały się sytuacje, kiedy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia no, był taką ofiarą, prawda? Tak, jest, znaczy my, z tego co ja zaobserwowałam, ja już od pewnego czasu nie pracuję w centrum, ale to są po prostu klasyczne ataki hakerskie, czyli po prostu, Boże, to się chyba nazywa taka DOS, tak, że jest po prostu ileś wejść na stronę i to sprawia, że strona, że nie można, że po prostu z przeładowania nie można tej strony otworzyć. Nie pamiętam, po jakiej publikacji to miało miejsce. Na pewno myślę, że albo Olga, albo Łukasz może pamiętają, bo to też chyba było skorelowane z działaniem portalu Intersection Pro, który jest powiązany z centrum i z tym, co tam oni wypisują w tych swoich właśnie niepatriotycznych wobec Rosji tekstach. Ale no to z tego, co ja pamiętam, to była to klasyczna ataka, przepraszam, klasyczny, tak zwana DOS-ataka, czyli po prostu ileś zmasowana liczba wejść na stronę, która sprawia, bo jakby to też o tym trzeba pamiętać, że oprócz tego, że mamy troli i jakby ludzi, którzy próbują wpływać na sam kształt debaty, to mamy jakby czysto takie techniczne, cybernetyczne zagrożenia, które polegają na tym, że atakuje się infrastrukturę. I z takimi rzeczami też mają do czynienia i strony poszczególnych, znaczy mają z tym do czynienia i strony poszczególnych instytucji i mediów po jakichś niekorzystnych publikacjach. Olgo, chciałem ciebie jeszcze zapytać, twoim zdaniem w którym kierunku teraz podąża propaganda? Bo zwróciłem uwagę jeszcze, kiedy zaczął się Majdan na Ukrainie, potem natychmiast prawie w mediach rosyjskich, które monitoruję na co dzień, zauważyłem już wtedy i nawet zachowałem dla siebie takie screeny, specjalnie zrobiłem, zaczął się Majdan, już w Komsomolskiej Prawdzie, innych gazetach były takie treści, że banderowcy, junta ukraińska niedługo pójdzie na Moskwę, ale zacznie jednak od Krymu i trzeba ratować będzie nam Rosjan, którzy tam mieszkają. Dopiero wtedy, kiedy miała miejsce aneksja, zrozumiałem, że już na początku Majdanu w jakiś sposób naród rosyjski był przygotowywany do tego, co stanie się potem. Teraz obserwując media rosyjskie, to co piszą, jak sądzisz, w którym kierunku to wszystko podąża? Teraz widać co najmniej dwa trendy w kremlowskiej propagandzie. Po pierwsze, na ile wcześniej propaganda krajowa stosowała metodę takie połączenia Orwella i Huxleya, czyli brak perspektyw w kraju, brak rozwoju gospodarczego. No, za pomocą manipulacji przedstawiano, że to jest wina innych krajów. I z drugiej strony też pozytywne wzmacnianie, czyli posłuszeństwo przez przyjemność. Na przykład, że organizujemy najdroższą olimpiadę w historii, albo że publikujemy jakieś dane o tym, jak jest dobrze, jak się to rozwija. W tym momencie już coraz trudniej w Rosji znaleźć jakiekolwiek dobre, pozytywne informacje i dlatego zamiast Huxleya zostaje nam Orwell, czyli posłuszeństwo poprzez nienawiść, ból i poprzez tworzenie obrazu wroga zewnętrznego i wewnętrznego. Można więc powiedzieć, że liczba wrogów, których ma Rosja, zapewne będzie rosła w najbliższym czasie. Na przykład może też pewne mniejszości żyjące w Rosji. Tak było z homofobią. Homofobia tak naprawdę nie istniała dawniej w opinii publicznej czy w debacie publicznej, dopóki nie narzucono tego jako tematu w ramach pomysłów nacjonalistycznych Putina. To samo może zdarzyć się z dowolną mniejszością żyjącą w Rosji. Ten trend może doprowadzić do jeszcze większej radykalizacji społeczeństwa rosyjskiego w niedługiej przyszłości, do negatywnego nastawienia i do tworzenia tego sztucznego obrazu oblężonej twierdzy,
A więc tego, że jesteśmy otoczeni wrogami, ale to oczywiście no, na pewno ma też wpływ na zdrowie psychologiczne, zdrowie umysłowe Rosjan, dlatego że rozkwita nietolerancja, jest propagowana nietolerancja, co więcej propaganda też powoduje, że w ramach społeczeństwa jest coraz więcej agresji i przestępczości. Tworzy się nienawiść. Ta nienawiść musi zostać skanalizowana w jakiś sposób. Dlatego można oczekiwać, że w Rosji wzrośnie przestępczość, zwłaszcza mówię o brutalnych przestępstwach, chociażby tak jak kilka dni temu w Marsylii, to co się wydarzyło na meczu. Czyli pokojowa koegzystencja Rosji z Zachodem w najbliższej przyszłości raczej będzie coraz trudniejsza. Dlatego obecnie ważne jest to, żeby nie tylko zwalczać propagandę rosyjską w Europie, ale aby również zacząć zastanawiać się, jak można uleczyć społeczeństwo rosyjskie z pomocą mediów europejskich. Jak pozwolić Rosjanom pozbyć się efektów tej negatywnej propagandy. Drugi trend w propagandzie Kremla wiąże się z trwającym kryzysem gospodarczym. Kreml będzie musiał zmniejszyć budżet na propagandę w niedługiej przyszłości, ale to nie obejmuje propagandy krajowej. Czyli prawdopodobnie Kreml zmniejszy wydatki na propagandę na Zachodzie, ale nie w kraju. Dobrym przykładem jest Sputnik, który zamknął działanie Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii, czyli już nie publikuje w tych krajach w językach lokalnych ze względu na cięcia budżetowe. Można więc spodziewać się, że jeżeli chodzi o działania Kremla za granicą w lokalnych językach, będą ograniczone i raczej będzie się publikowało w mediach anglojęzycznych. Czyli to, co teraz się publikuje w językach lokalnych, to często będzie zamykane ze względów finansowych. Publikacje będą raczej po angielsku. Pytanie, Justyna, do ciebie skierować je do Iwany również i potem zacznie się już ta część, kiedy każdy z Państwa będzie mógł zadać swoje pytanie. Jak sądzicie, na ile jest skuteczna ta propaganda i ten trolling, który obecnie, bo kiedy patrzę na sondaże tak, rosyjskie, to wydaje mi się, że wewnątrz Rosji to jest bardzo skuteczne. Natomiast zewnątrz Rosji, na ile to jest skuteczne? Okej. Więc tak, sytuacji wewnątrz Rosji, dodam jeszcze może tylko jedno słowo, bo Olga powiedziała wcześniej o tej legitymacji, która pochodzi z działań, znaczy o tym, że tak naprawdę zarówno ta propaganda, jak i działania Kremla obecnie, one są uwarunkowane tym potrzebą legitymizowania się w oczach społeczeństwa. Toczy się jakby cały czas taka interesująca dyskusja, z czego obecnie ta legitymacja ma płynąć, dlatego że na przestrzeni minionych 2 lat widzieliśmy, że najpierw był Krym, przyłączenie Krymu, bezkrwawe, tak przynajmniej przedstawiane przez propagandę, przez media rosyjskie i przez kręgi rządzące. To był po prostu niesamowity zastrzyk ożywczy dla tego systemu, coś, co pomogło jakby przetrwać Putinowi tak naprawdę cały kolejny rok. Dopiero w jesienią minionego, poprzedniego roku, nawet ponad rok, półtora prawie roku, i dopiero w jesienią pojawiło się zapotrzebowanie na coś nowego i mieliśmy Syrię. I okazało się, że jednak Syria, pomimo tego, że są to bardzo konkretne działania militarne, już takie, którym władze nie zaprzeczają, to nie ma tam twierdzeń, że nas tam nie ma, a mimo wszystko wygrywamy i tak dalej. Natomiast to nie przyszło już tak nie przyniosło takiego efektu, jak ta aneksja Krymu. Tak? I powstaje pytanie, jakby przez ileś czasu rzeczywiście myśleliśmy, że zakładaliśmy, przyjmowaliśmy, że no, ta legitymacja, ona będzie pochodzić z wojen
prowadzonych poza granicami kraju, tak, w taki czy inny sposób. Najpierw mieliśmy Krym, potem Syrię, że być może dojdzie do jakiegoś kolejnego konfliktu, oczywiście na małą skalę raczej, który za pomocą którego Krym będzie próbował wzbudzić nową falę takiego poparcia i nową falę konsolidacji w społeczeństwie własnym. I jakby powstaje duży problem polegający na tym, że jednak to są koszty. Prowadzenie wojen, nawet jeśli to są wojny nie na dużą, nie mają jakby dużego zakresu, nie są to wojny, konflikty na dużą skalę, to jakby są pieniądze. Powstaje pytanie o to, ile, jaka jest ta korzyść z tych wydanych pieniędzy, tak? To znaczy, co, na ile to jest rzeczywiście spełnia te funkcje, które się stawia przed konfliktem danym, czyli czy rzeczywiście to sprawia, że poparcie dla władzy rośnie. No, na chwilę obecną najbardziej takim chyba prawdziwą odpowiedzią na pytanie to, po co będzie sięgał Kreml, to jest wojna wirtualna. Czyli najlepiej taka, która jak najmniej kosztuje, a wzbudza, jakby toczy się, nie generując kosztów, a jednocześnie pozwala udowodnić nam, sobie, znaczy społeczeństwu, że nasza armia jest niezwyciężona, że nie może nam dyktować żadne inne państwo, że mamy autonomię na scenie międzynarodowej, robimy to, co chcemy i tak dalej. Więc jakby to a propos trochę tego, o czym mówiła wcześniej Olga. To jest co do tego, czy ta propaganda jest skuteczna za granicą. Jest. Ja uważam, że jest i w bardzo dużym stopniu przyczynia się do tego poziom mediów i poziom debaty publicznej, który jest niski po prostu. I to jest moim zdaniem trudne, bo tak naprawdę jedynym sposobem, którym można by było rozsądnie w idealnym świecie odpowiadać na dezinformację, no jest nauczenie ludzi samodzielnego myślenia, tak? Analizowania informacji, wybierania z tych, ja nie wiem, z jakiegoś potoku kłamstw, wybierania informacji rzetelnej, prawdziwej, analizowania, odrzucania, oddzielania ziarna od plew. No to jest trudne na takim masowym poziomie. A problem polega na tym, że to, co robi Kreml, to było tu już wspomniane wcześniej. To nie chodzi o to, że my mamy uwierzyć w tę wersję, która jest zgłoszona przez tamtą stronę. Chodzi o to, żeby rozmywać fakty. Żeby tak naprawdę każda rozmowa kończyła się stwierdzeniem, że prawda jest gdzieś po środku, nikt tak naprawdę nie wie, jak jest, no nigdy się tego nie dowiemy, no jakby do tego to prowadzi, takiego relatywizmu, takiego nihilizmu, że nikt nic nie wie, postmodernizm taki medialno-intelektualny, że po prostu prawda nie istnieje, tak? To zresztą jest znana sprawa. Więc uważam, że w tym sensie ta propaganda jest skuteczna, a przynajmniej dokłada się do pewnego procesu, który obserwujemy i on również jest związany właśnie z obniżeniem się poziomu debaty i z problemami, z którymi się media borykają, takim jak na przykład niedofinansowanie i różne tego typu inne rzeczy, obserwujemy jednocześnie kilka, znaczy więcej procesów, to nie jest jeden proces. Mamy więcej niż jeden proces, takie jak właśnie wzrost nastrojów antyliberalnych, zwątpienie w sens instytucji, eurosceptycyzm, niechęć do inności, czyli właśnie do inności w postaci uchodźca, osoba o innym kolorze skóry, osoba homoseksualna i tak dalej. Więc jakby te wszystkie procesy nakładają się na siebie i tworzy się, i po prostu powstaje kakofonia. Z tej kakofonii nie można wydobyć prawdziwej informacji. A problem z propagandą polega na tym, że ona daje ci łatwe odpowiedzi. Że właśnie w tym wszystkim, w całym tym morzu różnych rzeczy, nagle znajduje się po prostu taka teoria spiskowa, która to wszystko wyjaśnia w trzech zdaniach najlepiej. I w tym sensie uważam, że to niestety jest skuteczne. Iwonno.
Zawsze rzeczywiście jest trudno jako trzeciej odpowiadać na to samo pytanie, bo właściwie koleżanki już wszystko powiedziały. Tak, przede wszystkim wolę tego nie nazywać propagandą, bo propaganda, samo słowo oznacza propagowanie czegoś, prawda? To jest raczej dezinformacja ze strony Kremla, bo Kreml nie ma czego propagować, nie ma czego rozpowszechniać. To jest dezinformacja. Ja odniosę się do Czech i Słowacji, ale myślę, że w innych krajach pewnie jest podobnie. Otóż, gdybyście mnie spytali rok temu, to bym trochę była rozdarta. Nie wiedziałabym, czy naprawdę jest to skuteczna propaganda, czy właśnie ta dezinformacja. Te tematy były zbyt oddalone. Ukraina, oczywiście no, Słowacja ma granicę z Ukrainą, ale na pozór Słowacy jakoś tak myśleli, że cała kwestia ukraińska to jest coś, co się dzieje daleko. Jednak teraz to się zmienia i kryzys migracyjny całkowicie zmienił sytuację. Kryzys migracyjny całkowicie, czy przynajmniej bardzo znacząco zmienił debatę i jej charakter. Nagle okazuje się, że jest konkretny argument, który można wykorzystać przeciwko swojemu rządowi, przeciwko swoim mediom, przeciwko innym ludziom. Dawniej to było coś, co się działo daleko, w innym kraju. Teraz jest to coś, co w opinii mieszkańców jest dla nich bezpośrednim zagrożeniem. I to jest bardzo skuteczna broń, którą Kreml bardzo skutecznie rozgrywa. I po drugie, w pełni zgadzam się, że to się wiąże z innymi procesami, innymi trendami społecznymi. Więc dyskusja na dezinformacji ze strony Kremla za bardzo koncentruje się na Rosji. Uważam, że Rosja stara się wykorzystać nasze problemy, naszą frustrację, która jest obecna w naszych społeczeństwach. I to dla mnie jest największym problemem. Dlaczego ludzie nie ufają Unii Europejskiej czy swojemu własnemu rządowi? Otóż istnieje ogromny kryzys elit w Czechach, na Słowacji, ale też w innych krajach. I to trochę tak jak... Tak, to jest bardzo skuteczne, ale nie tylko dezinformacja Kremla jest skuteczna sama w sobie, tylko właśnie wykorzystywanie istniejących trendów. Kreml wykorzystuje pewne zjawiska, przejaskrawia je, tak jak to, co ostatnio miało miejsce w Austrii. Chodzi mi o niedawne wybory prezydenckie, gdzie kandydat ekstremalnej prawicy niemalże wygrał. Więc no, dosłownie ta różnica między kandydatami była parę, dosłownie procent. U nas na Słowacji też były wybory w marcu i teraz właściwie prawica, niemalże neonaziści mają przedstawicieli w naszym parlamencie. Od pół wieku nie było czegoś takiego, a nagle mamy neonazistów w naszym parlamencie i chociażby też dyskusja nad Brexitu i roli Wielkiej Brytanii. Stanowi to pewną manifestację frustracji społeczeństwa elitami. To, co mówi Donald Trump, jest kolejnym takim przykładem. Myślę, że wszystkie te zjawiska są ze sobą powiązane. Można tu mówić o tym, co jest nie tak z naszym społeczeństwem, dlaczego ludzie nie ufają tradycyjnym partiom, własnym mediom, własnym politykom. Trzeba się zastanowić nad tym, jak to zaufanie odbudować, ponieważ to jest sprawa kluczowa, oprócz oczywiście edukacji, oprócz demaskowania tych treści. Wielu ludzi nie rozumie po prostu w ogóle, o co chodzi w Unii Europejskiej. To się stało tak skomplikowane, że ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje w Brukseli. I trudno jest im się z tym utożsamiać. Politycy stali się tak odseparowani od normalnych ludzi, że nie mają odpowiedzi na podstawowe pytania, takie jak dlaczego moja córka nie może dostać pracy, dlaczego nie mogę zapłacić swojej raty. I wtedy pojawiają się ludzie z prostymi odpowiedziami, populiści, kremlowska dezinformacja, te wszystkie partie ekstremalne i ich politycy. Dziękujemy. Teraz w końcu pytania od Państwa. I jeżeli mogę prosić, Pan tu
opowiadał o firmach w Polsce, gdyby pan mógł z nami podzielić się swoją wiedzą. Czy mogę o to prosić? Proszę się przedstawić najpierw. Dziękuję bardzo. Ostatnio ukazał się taki artykuł opisujący działalność firm podczas ostatnich wyborów. I tam pokazano, że istnieją przedsiębiorstwa, które zatrudniają w większości studentów. Za jeden tweet 0,08 złotego opłata. Przygotowane są teksty wcześniej, uzyskiwane od wiarygodnego źródła, które potrafią zdyskredytować zamieszczającego informacje. I natychmiast następuje atak. Zresztą, jeśli państwo popatrzą na polski Twitter, jest bardzo dużo jajeczek i zmieniających się często ników. W zależności od jakiejś tam fali są niki arabskie, są niki rosyjskie, które natychmiast znikają, bo twitterowcy polscy już też wiedzą, jak się bronić. Po prostu blokują tych atakujących. Sam również padłem wielokrotnie ofiarą takiego ataku. Często dyskutowaliśmy w grupie fachowców na temat katastrofy smoleńskiej. Można moje wypowiedzi było znaleźć. I oczywiście cała ta nasza grupa była atakowana za racjonalne myślenie. Ponieważ mając odpowiednią wiedzę, prezentowaliśmy stanowisko, które było niepopularne i jest nadal niepopularne w Polsce. I mogą państwo prześledzić profil pana Laska, jak jest często atakowany przez różnych troli, gdy się wypowiada na temat katastrofy smoleńskiej. To są zorganizowane grupy, proszę państwa. I jeśli spojrzymy wstecz, jak wyglądała ostatnia elekcja, to było świetnie zorganizowane. Nie chcę się wypowiadać politycznie, bo akurat nie mój zawód, ale wiem, że takie rzeczy istnieją. Natomiast jeśli państwo tu mówili na temat bezpieczeństwa. Bez polityki tylko proszę. Tak, bez polityki. Obecnej. Obecnej. To, co się dzieje w tej chwili. I proszę chwili, nie wyłączać mi mikrofon. Będę myślał, że to już propaganda rosyjska tu nie, dotarła. To, co się dzieje, proszę państwa, w tej chwili w internecie, to jest nic nowego. To jest dla nas, ludzi zajmujących się bezpieczeństwem, a ja takim jestem, to jest po prostu inne środowisko, w którym operuje się z kłamstwem, z propagandą, z oszukiwaniem. Na pewno państwo słyszeliście o trąbach jerychońskich, które podobno rozwaliły mury Jerycha. Na czym to polegało, mało kto wie. To nie dźwięk trąb rozwalił mury Jerycha, tylko co codziennie atakujący trąbili w trąby, udając atak, że atakują Jerycho. Obrońcy wychodzili na mury, ci wracali. I tak przez kilka kolejnych dni ataków obrońcy wreszcie znużeni, że oni tylko markują te ataki. Następnego poranka, gdy trąby zabrzmiały, nikogo nie było na murach i zostało Jerycho zdobyte i zburzone. Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy. I jeżeli są pytania, tu pan, proszę. Czy możemy mikrofon? Niech będzie mikrofon, bo tłumaczenia, nagrania i tak dalej. I proszę się przedstawiać bardzo. Dzień dobry, Jan Michałowicz. Taka uwaga. Generalnie mamy świat trochę inny niż mieliśmy. Mamy media społecznościowe, mamy inne metody działania. Pytanie, dlaczego ta dyskusja uparła się na temat, że najważniejszym jest trolling rosyjski. Generalnie proszę zwrócić uwagę, mieliśmy parę lat temu, nie tak dawno, wybory w Stanach Zjednoczonych. 300 tysięcy maili dziennie, 6 tysięcy sajtów założonych, żeby propagować jednego z kandydatów. Absolutnie legalnie i zgodnie z zasadami. Tak się teraz postępuje. Dlaczego państwo akurat koncentrują się na propagandzie rosyjskiej, która jest i oczywiście działa. Ja tego nie neguję, broń Boże. Mało tego, stosuję bardzo niewyszukane metody. Natomiast robią to w tej chwili właściwie wszyscy, ponieważ jeżeli chcemy zaatakować jawnie, to robimy to jawnie. Jeżeli chcemy zaatakować w sposób niezbyt czysty, wynajmujemy firmę, o której mówił przed chwilą kolega.
Tak to się po prostu teraz robi. Odpowiedź sobie pozwolę. Jest bardzo prosta, ponieważ organizatorem jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Gdyby to było Centrum Polsko-Amerykańskiego Dialogu i Porozumienia, to rozmawialibyśmy teraz o amerykańskiej propagandzie. Dziękujemy za uwagę. Proszę bardzo. Andrzej Kopczyński, chciałem się spytać, bo była informacja, że Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji daje pieniądze, ale mnie to interesuje... Komu daje pieniądze? Na propagandę? Znaczy na ten trolling. Ale mnie interesuje, gdzie jest mózg, to znaczy, kiedyś to było tak, że na Kremlu była odpowiednia komórka, był jakiś tam sekretarz partii, który trzymał w swoim ręku. Czy jest jakaś grupa wokół Putina, ludzi konkretnych, którzy tym się zajmują? I teraz tak, jaki jest stosunek trollingu do zagrożenia terrorystycznego w Europie. Co do tych trąb jerychońskich, to jest taka teoria, że one wydawały infradźwięki, które potrafią rozwalić nawet największy mur. No, nie wiem. Dziękujemy. Kto chce odpowiadać? Okay, I would like to comment about the minister. Dobrze, skomentuję kwestię Ministerstwa Obrony. Nie chciałem powiedzieć, że oni płacili za trolli bezpośrednio, ale człowiek, który płaci, który sponsoruje fabryki trolli, jest również bankierem Kremla i ma umowy z Ministerstwem Obrony. Tak więc nie można powiedzieć, że pieniądze idą bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony. To byłoby nieprawdziwe stwierdzenie. Ja skomentuję poprzednie pytanie. Można na to patrzeć z tylu różnych punktów widzenia. Oczywiście media społeczne zmieniły to, w jaki sposób ludzie uzyskują informacje. Moje pokolenie już nie kupuje gazet, wchodzą na Facebooka, na Twittera i stąd mają informacje. I to jest duża podatność społeczeństwa. Jeżeli nie Rosja, to kto inny może to wykorzystać, czy to będą Chiny, czy państwo, tak zwane państwo islamskie. Jak nie Rosja, to kto inny? I owszem, właściwą odpowiedzią jest budowanie społeczeństwa wykształconego medialnie i zdolnego do rozróżniania między prawdą i fałszem. Niestety tego nie ma. Rewolucja informacyjna nie znalazła odzwierciedlenia w naszym systemie edukacji. Nie ma przedmiotów, lekcji z tych rzeczy w szkołach na żadnym poziomie praktycznie. I to jest duże wyzwanie dla twórców polityki, dla Unii Europejskiej, praktycznie dla wszystkich rządów, aby to zmienić. Ale nawet jeżeli zaczęlibyśmy teraz, to efekty zobaczyć możemy, nie wiem, za 10-15 lat temu. Za 10-15 lat. I Rosja jest w tej chwili w forpoczcie tego, co się dzieje. I myślę, że to też jest jedna z odpowiedzi na to pytanie, niezależnie od tego, że to spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Nie ma czegoś takiego jak amerykańska propaganda, co można by porównać z tym, co dzieje się w Rosji. Myślę, że jest całkiem uzasadnionym i normalnym, aby każde państwo miało swoją jakąś politykę zagraniczną. Niemcy tworzą ośrodki kulturalne w Ukrainie. Stany Zjednoczone mają radio dla Europy. Wielka Brytania ma swoje BBC.
Rosja ma RT, czy też Sputnik. A to są różne poziomy. Oni wykorzystują fałszywie informacje, stosują teorie spiskowe, kłamstwa i fałszywe informacje w celu manipulacji ludzi. To już nie jest propaganda. To jest bardziej wojna informacyjna. Tu pan w czerwonej koszuli. Mateusz Bajek. Ja od 3 lat badam propagandę, która pojawia się na stronie wcześniej Głos Rosji, teraz Sputnik Polska. To jest moja mała pasja. Ja w młodości gram w gry komputerowe, a teraz jakby śledzę to, co robią trolle tam. I to jest naprawdę fascynująca sprawa i ja jakby chciałbym dodać do tego, co pani Justyna Prus mówiła o tym, jak wyglądają te role, jak tam wygląda propaganda. Ja zaobserwowałem niesamowite rzeczy, które właśnie fabryki troli, które działają na polskim rynku, robią. Na przykład fakt, że od 24 listopada 2013 roku, czyli to jest 3 dni po rozpoczęciu się Majdanu, jeżeli nie mylę lat, nagle na tym portalu pojawiły się setki profili stworzonych od 23 tam do 25 listopada. Te wszystkie profile były nowe, one komentowały, miały przyjaciół w Indiach, w Turcji, no w Polsce nie miały. I no, wtedy to można było jak na początku używania antybiotyków walczyć z tymi bakteriami, z tymi trollami w taki sposób, po prostu pokazywało się im, że no, zostaliście stworzeni 7 dni temu. Oni znikali. No, po jakimś czasie oni zaczęli się rozwijać, zaczęli myśleć, tworzyć jakby profile bardziej rozbudowane. Natomiast, żeby złapać jakiego trolla, to naprawdę nie jest trudne. I ja właśnie ze względu na moją małą pasję staram się to robić. Da się czasami zrobić tak, że troll, który ma teoretycznie imię i nazwisko polskie, wypowie się na przykład po japońsku, bo mu się konto pomyli. Nie przelogował się. I tak? No, nie przelogował się i no, zdarzyło mi się to 2 miesiące temu. No, coś fascynującego, kiedy człowiek zapomni się przełączyć i japońskie konto, znaczy polskie konto odpowiada w zamian za japońskie, które też tam było stworzone. No i po tym, jak ja na to zwrócę uwagę, to ci ludzie też się wyłączają i powstają nowi. Oni są coraz lepsi i lepsi. Ale to wszystko są ludzie i oni dokładnie robią to samo, co państwo mówią, dokładnie te same schematy, nazywają mnie jakby, nie wiem, służbą banderowską aktualnie, ponieważ ja zajmuję się obserwacją wyborów na wschodzie i często tam jeżdżę, to atakują mnie jako osobę, która pewnie pomagała właśnie w Austrii wygrać wybory temu zielonemu. I no to jest coś, dokładnie wszystko to wchodzi w schemat. To jest naprawdę fascynujące. No, Sputnik jest o tyle ciekawym medium dla takich obserwacji, że jako jeden z niewielu nie blokuje osób o krytycznych poglądach, więc można po prostu tam się wyszaleć. Ale naprawdę warto tam zaglądać, warto czytać, co ludzie piszą. Tych artykułów oczywiście nie warto czytać, bo to jest coś strasznego. Natomiast tych ludzi warto. To jest po prostu świetna zabawa i trzeba się odpornić, trzeba mieć świadomość, że to tak naprawdę są, to nie są ludzie, tak? Że to nie są prawdziwi ludzie, że to są konta zakładane po to, żeby pisać. I jeszcze chciałbym coś dodać, bo też nie wspomniano o tym, gdzie się rosyjska propaganda w polskim internecie odnajduje. Znaczy, praktycznie wszyscy z państwa kojarzą, że właśnie nasza skrajna prawica została, że tak powiem, przejęta. Chociaż bardzo późno została przejęta, bo jeszcze przed Majdanem trudno było zaobserwować jakiekolwiek tendencje prorosyjskie. Natomiast to w ciągu miesiąca wtedy się zmieniło. To dla mnie symbolem jest taki portal jak kresy.pl, który po prostu odwrócił totalnie to, co pisał i nagle zaczął pisać o tym, jaki Putin jest wspaniały. Natomiast, co jest bardzo często niezauważalne, my mamy również do czynienia z próbami wpływania na publikę po lewicowej stronie. I tutaj przykładem może być taki portal jak Trybuna.eu, który jest tak zwanym lewicowym głosem w naszych komputerach, w naszych domach. I to jest portal założony przez byłych dziennikarzy Głosu Rosji, a chwilę później Sputnika, który
stara się wpływać na tą lewicową część społeczeństwa, szczególnie tą młodą, związaną z partią Razem, między innymi w ten sposób, że zatrudniło tam dwoje liderek tej partii. Jedna z tych dziewczyn po sugestiach, skąd oni mają pieniądze na taki portal, się zwolniła, natomiast co do drugiej nie mam pewności. Natomiast sam fakt, że spółka ma skądś pieniądze na założenie takiego portalu i to prowadzą absolutnie ci ludzie, którzy zawsze byli związani z Głosem Rosji, to jest jakby oczywiste, tylko oni, że oni są związani z pieniędzmi ze wschodu. Natomiast fakt, że oni nie piszą rzeczy prorosyjskich, to właśnie to jest ta część drogi, o której również Państwo mówili, czyli to jest ta walka antyestablishmentowa. Ja oczywiście nie mówię, że wszystko, co oni piszą, jest złe, bo tak nie jest. Natomiast to chyba nie chodzi o to, żeby właśnie wszystko było złe, ponieważ my mamy zaufać. Natomiast jest duża część, która jest właśnie chodzi o to, żeby młodzież lewicową przekonać do tego, żeby nie wierzyła Zachodowi, a potem też łatwo ją przejąć. Dziękuję. Dziękujemy panu bardzo. Pan opowiadał o tym, że zapominają przelogować się, a jeszcze jest jedna bardzo taka typowa wpadka troli, kiedy zapominają o tym, żeby wyłączyć geolokację i czasem pojawiają się, sam widziałem to niejednokrotnie, teksty, że tu na nas w Donbasie zrzucane są bomby faszystów z Ukrainy, a geolokację patrzysz Petersburg, Moskwa na przykład. Czy są jeszcze pytania? To możemy kończyć. Dziękujemy bardzo dla naszych wspaniałych bohaterek dzisiejszego wieczoru.